Cześć! Pod ostatnim filmikiem z wyjątkową piątką poprosiłyście mnie o pokazanie Wam moich 5 ulubionych szminek i uznałam, że jest to świetny pomysł, ponieważ pewnie wiecie, ja uwielbiam szminki i mam ich naprawdę dosyć sporo. I postanowiłam wybrać 5 takich, których naprawdę często używam i pokazać Wam je. Więc tutaj mam, tu w sumie mam 6, bo chciałam Wam pokazać jeden zamiennik, ale tutaj jest 6 właśnie szminek, które najczęściej używam. Oczywiście zacznę od tej, którą już na pewno wiecie, że Wam pokażę. Muszę, ponieważ to jest naprawdę świetna szminka i ostatnio, przez ostatnie 2 miesiące używam ją prawie codziennie. Jest to szminka z Maybelline Color Sensational w kolorze Juicy Bubblegum. I to jest taki kolor, jak widzicie, już dosyć sporo jej zużyłam. Jeżeli chodzi o kolor, używam swatchuję. To jest taki kolor. Jest to idealna szminka na dzień. Powiem Wam, że mnie zawsze ciągnęło do takich szminek baby pink albo w takich bardzo jasnych nude, ale niestety nie jest mi w nich dobrze, nad czym bardzo ubolewam, bo strasznie mi się podobają te kolory. I to jest jeden z niewielu odcieni, które moim zdaniem mi pasują i w których bardzo dobrze się czuję. Przy czym bardzo mocno nawilża usta, nie podkreśla suchych skórek. Może nie utrzymuje się nie wiadomo ile, ponieważ zazwyczaj szminki, które mocno nawilżają, nie utrzymują się długo. Ale zresztą jak możecie zobaczyć, ona ma takie dosyć świecące się wykończenie. To na pewno nie jest szminka matowa. Jednak no, jej kolor mnie po prostu powala i wiem, że kiedy ją skończę, na pewno ją odkupię. I możecie ją dostać w Rossmanie bądź w Naturze za około 20 zł. Tak mi się wydaje, bo już bardzo dawno ją kupiłam i ostatnio dopiero mi się przypomniało, jak ona jest świetna. No i zresztą możecie zobaczyć, ile już mi jej zostało. Więc to jest pierwszy niekwestionowany ulubieniec. Druga szminka, którą bardzo lubię, jest to szminka z Catrice. I ona jest w kolorze Mr. Brightside, to jest Ultimate Shine. Ja ją kupiłam w edycji limitowanej, ale ona jest normalnie dostępna w kolekcji permanentnej. Jej kolor jest taki. Ja mam ją dzisiaj na ustach, ale muszę Wam powiedzieć, że to jest też bardzo nawilżająca, nie podkreślająca suchych skórek szminka, która tak samo nie utrzymuje się nie wiadomo ile, ale jej kolor jest po prostu świetny. Uwielbiam nosić ją do po prostu wytuszowanych rzęs i rozświetlonych kości policzkowych i wtedy tą szminkę. Ostatnio muszę się przyznać, że zgubiłam ją, bo zagubiła się w jednej z moich toreb, I wczoraj właśnie szukałam tej szminki, bo chciałam Wam nagrać ten filmik i znalazłam ją w jednej z toreb, z czego oczywiście bardzo się ucieszyłam, bo no, powiem szczerze, zapomniałam o niej, ale kolor jest po prostu rewelacyjny, bardzo mi się podoba. I ona kosztuje chyba 15 zł w Naturze, w szafach Catrice. To jest druga szminka. Teraz muszę Wam pokazać szminkę z MAC-a. Ja wiem, że Wy bardzo tego nie lubicie, kiedy ja pokazuję takie rzeczy, no ale nie będę ukrywać tego, że naprawdę szminki są rewelacyjne i no i że je po prostu używam. Więc takim ostatnio ulubieńcem stała się szminka z MAC-a Chatterbox o wykończeniu Amplified i to jest taki kolor. Jak widzicie, ona już jest o wiele bardziej napigmentowana i może nie nawilża aż tak mocno jak pozostałe, ale za to o wiele dłużej się trzyma. Też nie podkreśla suchych skórek. I no niestety jest droga, bo kosztuje 79 zł w salonach MAC. Nie wiem, czy teraz też nie podrożały, bo od początku nowego roku wszystko drożeje. Już nie powiem, co się dzieje na Poczcie Polskiej. Ale to pominimy to. Tak, jeżeli chodzi o tą szminkę, no... No cóż ja mogę poradzić, one są naprawdę świetne, bardzo ją lubię, świetnie wygląda na ustach i muszę Wam powiedzieć ostatnio nawet, że kiedy ją ubrałam po długim czasie nienoszenia jej, mój chłopak stwierdził, że mam bardzo ładny kolor na ustach, a zazwyczaj tego nie zauważa, więc ten kolor jest naprawdę świetny i myślę, że będzie pasował każdej dziewczynie, ponieważ to jest taki uniwersalny różowy kolor, szczególnie na dzień. Więc to już jest trzecia. Czwarta to będzie już... Jak widzicie, 3 róże. Ja jednak bardzo lubię róże i w nich czuję się najlepiej, szczególnie w ciągu dnia, kiedy po prostu idę na zajęcia i nie chcę malować się czerwoną szminką, później patrzeć, czy to mi się nie rozmazało i tak dalej. Więc te szminki są świetne, ponieważ ja nawet w ciągu zajęć, kiedy czuję, że mam te suche usta,
biorę przykładowo tą szminkę i po prostu siedzę i sobie smaruję i wiem, że dobrze wyglądam, a nie na przykład czerwoną szminką później będę wyglądać jak jakiś pajac albo klaun. Okej, ale pokażę Wam teraz trochę ciemniejszy kolor i to też jest szminka z MAC-a, ale to wiecie, że to jest moja ulubiona, ponieważ to jest o wykończeniu Luster i to jest Plumful i to jest szminka ciemniejsza, którą tutaj nawet tak ciemno nie wygląda, ale jednak na ustach jest to ciemniejszy kolor. Bardzo ją lubię nosić, kiedy mam mocno poskubane usta i nie chce mi się robić jakiegoś nie wiadomo jakiego makijażu oczu, a chcę jednak mieć ten mocniejszy akcent na usta. Ona ma taki troszeczkę bardziej śliwkowaty kolor, który sprawia, że po pierwsze nasze usta wydają się troszeczkę bielsze, a po drugie niby jest to ciemny kolor, ale jednak sprawia, że ta twarz wydaje się taka świeża i pobudzona, więc to też jest świetny kolor. Jeżeli miałabym właśnie wybrać jedną szminkę, dwie szminki, no muszę powiedzieć dwie szminki z MAC-a, to chyba byłyby te dwie, chociaż jeszcze zastanawiałabym się nad Viva Glam Niki, chociaż szczerze mówiąc nie użyłam jej najczęściej, ponieważ to jednak już jest taki kolor, taki że bije po oczach i niestety troszeczkę podkreśla te suche skórki, bo już nie ma takiego idealnego wykończenia jak właśnie te, więc to są te dwie szminki. No i ostatnia, pokażę Wam tą, którą nie możecie dostać w Polsce i zaraz Wam pokażę drugą, którą też bardzo lubię. No i to jest szminka z MUA w odcieniu 3. To jest taki ciemny, bordowy kolor, którą bardzo lubię używać, kiedy chcę już się troszeczkę bardziej pomęczyć. Ja już bardzo często je porównywałam do szminek z MAC-a, ponieważ one też bardzo długo się utrzymują. Troszeczkę fakt podkreślają te suche skórki, ale one tak wchodzą w te usta, że nawet jeżeli już nam kolor się zmyje po tym piciu i tak dalej, to i tak mamy ten odcień tego koloru na ustach. Nie polecałabym ją używać podczas, kiedy mamy poskubane usta, ponieważ w miejscach, gdzie mamy poskubane, to ona wchodzi nam w usta i po prostu nawet jak już to zmyjemy biodermą czy jakimkolwiek płynem do demakijażu, ten kolor dalej zostaje właśnie w miejscach poskubanych. To nie jest zbyt zdrowe, więc na pewno nie polecam osobom, które tak jak ja nie umieją się powstrzymać przed skubaniem ust, ale jeżeli mam idealne usta, to wtedy na pewno ją polecam. A taki zamiennik, który też bardzo lubię używać, to jest szminka z Rimmela z kolekcji Kate Moss i ona jest w kolorze 10, jest cały czas dostępna. To jest troszeczkę inny odcień, jak możecie zrobić troszeczkę jaśniejszy, ale chciałam właśnie Wam dać taką alternatywę dla szminek czerwonych, ponieważ no muszę pokazać wyjątkowie piące szminkę czerwoną, bo to jest po prostu taki klasyk wszechczasów, jeżeli to ma sens to co mówię. I ona też kosztuje około chyba 13 zł, 15. Świetnie się trzyma, miałam ją na swojej studniówce i była rewelacja, na nic mi się nie rozmazało. I właśnie ostatnio oglądałam filmik na kanale The Duedonne i dziewczyna chyba ma kanał Margaretka, o ile się nie mylę, i właśnie odradzała szminki czerwone na studniówce, bo powiedziała, że będzie wszędzie. Ja miałam szminkę czerwoną na studniówce i moim zdaniem wyglądała bardzo dobrze, nigdzie jej nie miałam poza ustami, więc ja byłam zadowolona i ja oczywiście polecam czerwone szminki na studniówkę, ale jeżeli wiecie, że ona jest dobra i że Wam się nic, no nie będziecie jej później miały na czole. I to jest, kochani, wszystko, jeżeli chodzi o moją wyjątkową piątkę szminek. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żeby ta seria była dalej kontynuowana. Jeżeli tak, to oczywiście podajcie mi w komentarzach, co chcecie zobaczyć. Powtarzam to w każdym filmiku, ale chciałabym, żeby każdy miał szansę wypowiedzieć się i żeby mogła taki filmik nagrać. Więc kochani, teraz Wam dziękuję bardzo już za oglądanie. Mam nadzieję, że Wasz tydzień jest udany i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!